Wszystkim witam bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że tyle osób trafiło tutaj do mnie do pokoju. Na początek poproszę o informację, kto ze mną jest i skąd. Będzie mi bardzo miło przeczytać, czy są wśród obecnych tutaj moje koleżanki, a może osoby, które zupełnie nie znam. No tak czy siak, to jest czwarte z kolei spotkanie dzisiaj i myślę, że troszeczkę będę mówiła mniej o metodach, będę mówiła mniej o motywacji, bo o tym przed chwilą Państwo słyszeliście. Ja opowiem o tym, jak miło wróciło mi się do szkoły po urlopie zdrowotnym i jak miło rozpoczęłam swoją pracę w klasie pierwszej z uczniami, wykorzystując w tej pracy grę planszową Złapmy Lwa. Fajnie, ktoś już odpisuje, o fajnie widzieć znajomych. Więc tak, gra planszowa Złapmy Lwa, nie wiem czy jest znana i ile osób korzystało. Może są takie osoby, które nie słyszały jeszcze nigdy o grze Złapmy Lwa. Super gra. A czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o tej grze i nigdy nie? Dobrze. Są osoby, które nie słyszały. Fajnie, cieszę się. Mam nadzieję więc, że zainspiruję do używania tej gry. I tak jak powiedziałam na wstępie, polecam, zwłaszcza w klasie pierwszej. Dlaczego? Dlatego, że ja na nowo ją pokochałam, odkryłam, bo gdy ją otrzymałam, prowadziłam akurat zajęcia w klasie trzeciej i, że tak powiem, na każdym etapie ta gra pokazuje swoje inne możliwości. Gra planszowa występuje w kilku wersjach. Fajnie jest, jeśli uda się zorganizować grę planszową w formie maty i poduszek. Ja taką poduszkę tutaj specjalnie przyniosłam, żeby ją pokazać i tak jak moje dzieci w klasie będę ją dzisiaj ściskać, ponieważ no nie ukrywam, mam tremy troszeczkę przed wystąpieniem i przejdziemy do naszego planu. Po krótkiej prezentacji gry powiem o kilku angażujących pomysłach, jakie wprowadziłam i dlaczego akurat ta gra towarzyszy mi właściwie cały czas od września, a dokładnie od 15 września, kiedy to rozpoczął się dzień kropki. I na koniec udostępnię materiały za pozwoleniem wydawnictwa A-System i materiały, które pozwolą stworzyć sobie taką grę w klasie samodzielnie, nawet przez dzieci, żeby coś po tym naszym spotkaniu zostało. I tak jak powiedziałam na wstępie, gra planszowa, ja tutaj też przyniosłam taką grę, tak jak widzicie Państwo w prezentacji, ja mam pudełko. To są takie zwierzątkowe szachy z Japonii. U nas większość osób korzysta, większość szkół ma zakupione szachy, warcaby, prawda? Wprowadzenie jest w klasach 1-3 od 2017 roku. Jest albo programowanie, albo gra w warcaby, więc są takie różne koła zainteresowań. Natomiast tutaj gra jest bardzo prosta, ona przeznaczona jest już dla dzieci od 5 roku życia, więc spokojnie mogą używać również nauczyciele w przedszkolu. I dodatkowe jest to, że gra jest bardzo trwała, bo pionki, pokazuję w tej chwili pionki, są właśnie wykonane z drewienka, one są bardzo trwałe. I ustawia się je na macie, tak jak widać. Jest to odpowiednik japońskich szachów, shogi. I właściwie ta gra rośnie razem z dzieckiem, ponieważ w starszych klasach, już od klasy piątej, ta gra występuje w wersji, gdzie uczniowie korzystają z 40 pionków. My na razie korzystamy tylko z 4.
i jest to doskonałe wprowadzenie. Wprowadzenie nie tylko do nauki strategicznego myślenia, rozwijania logicznego myślenia, ale przede wszystkim do zasad szkolnych. Dlatego, tak jak wspomniałam wcześniej, pokochałam z moimi dziećmi tę grę już we wrześniu. Dlaczego 15 września? Bo rozpoczął się dzień kropki, w którym moi uczniowie uczestniczyli. I tutaj właśnie wyciągnęłam z szafy wielką matę z poduszkami i także mam 6 opakowań, pudełeczek szachów do gry planszowej i zaczęłam bawić się z dziećmi. Dzieci na początku były bardzo zaskoczone, co poduszki robią w szkole, a później każdy chciał dostać poduszkę. Oczywiście najsłynniejsza poduszka to była poduszka z lwem, bo lew tutaj jest najważniejszy. Złapmy lwa. Dlaczego? Bo wszystko toczy się wokół lwa. W grze chodzi o to, żeby zdobyć przeciwnika, żeby ograć przeciwnika w momencie, gdy lew zostaje złamany, określona grupa wykrywa. Wygrywa, a grają dwie grupy, grupa lasu i grupa nieba. I tutaj, tak jak widzicie Państwo, wersję gry i to, o czym wcześniej powiedziałam, gra dla starszych uczniów, to jest 9x9 i to już jest taka nazwa szogi. Natomiast Złapmy lwa, wersja przeznaczona dla klas 1-3. 1-3, a również dla przedszkoli. Jak wyglądają pionki? Otóż tylko tyle pionków jest, a na początku mamy kurczaka, mamy lwa, słonika, żyrafę i zwróćcie Państwo uwagę na kropeczki. Kropeczki pokazują ruchy, w jaki sposób pionki poruszają się na planszy. I to jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie na macie czy na planszy uczą się określać kierunki w przestrzeni. Do przodu, w tył, w prawo, w lewo, po przekątnej. Więc tutaj jak gdyby realizujemy podstawę programową automatycznie i bawimy się z dziećmi. Każdemu zwierzątku są przyporządkowane określone ruchy na planszy i ja dla Państwa przygotowałam taką prezentację w Geniali i tutaj właśnie widzę, że jest już na czacie wyświetlony, bardzo dziękuję Pani Oli za udostępnienie i jeśli wejdziecie sobie w ten link, to tam można układać, przemieszczać się w dowolny sposób na planszy stworzonej, ale pamiętając, że można to tylko robić używając określonego kodu, czyli kurczak ma tylko jeden ruch, może poruszać się do przodu. Na razie na planszy nie ma kury. Kura może zostać postawiona na planszy zamiast kurczaka w momencie, gdy temu w jakiś sposób, jakimś cudem uda się dotrzeć do drużyny przeciwnika. W Geniali macie Państwo pionki na stałe umieszczone i brakuje pionków w drużynie nieba. Ja proponuję właśnie od tego zacząć, od układania w odpowiedni sposób tych pionków. I dopiero później, jeśli dzieci ułożą te pionki w sposób właściwy, rozpoczynamy grę. I taki jest początek. Czy każdemu udało się otworzyć prezentację? Tak, widzę, że działa, więc to jak gdyby zostawiam w prezencie, możecie Państwo sobie wykorzystywać w pracy z dziećmi, zanim oczywiście pojawi się ta właściwa gra z planszą i
albo taka wykonana samodzielnie. Jak wykonać taką grę samodzielnie, powiem na samym końcu naszego spotkania, ponieważ udostępnię Państwu w pliku PDF taką karteczkę, którą dzieci będą mogły samodzielnie sobie pokolorować, samodzielnie zrobić, ponaklejać na coś, na twardą tekturkę. Wiem, że są panie, które rozwiązały ten problem troszeczkę inaczej. Jest tutaj Asia Kuroczko, moja koleżanka i twinerka, z którą współpracuję w wielu projektach. Ona właśnie dzieliła się ze mną swoim pomysłem, że po prostu ona naklejała rysunki nawet na pudełka po zapałkach i w ten sposób dzieci mogły bawić się na lekcjach. Po co w ogóle oprócz tego, że realizuję tam kilka tematów z podstawy programowej? Więc tak, od razu powiem, że nie kilka, ponieważ w pierwszej klasie przeliczamy kropki, porównujemy pionki, tak? Więc tu jak gdyby kilka tematów się pojawia, można pionki dodawać. Nie muszę oczywiście tego wszystkiego tłumaczyć, bo każda tutaj z osób, nauczycieli, ma swoją wyobraźnię i na pewno jakieś twórcze podejście podpowie jeszcze, jakie tematy można realizować, ale na pewno można realizować i tematy z edukacji przyrodniczej i z polskiego tworzyć jakieś opowiadania. Najważniejsze to to, że gra pozwala nam rozwijać kluczowe kompetencje uczniów. Czyli tak, mamy integrację zespołu, przełamywanie wszelkiego rodzaju tremy, niepewności. Gra może być nie tylko zastosowana w klasach na lekcji, także albo przede wszystkim na kółkach, wtedy kiedy pracujemy z dziećmi z ryzyka dysleksji, kiedy mamy zajęcia wyrównawcze, kiedy mamy nakłonić dzieci do otwarcia się, do różnego typu działań. Bardzo ważne są poduszki. Poduszki można sobie kupić nawet w Pepco za 5 zł, prawda? Poprosić rodzica o to, żeby uszył nam. Można namalować nawet markerem na materiale wizerunki zwierzątek. Co jeszcze? Dlaczego dla dzieci z ryzyka dysleksji? Bo ćwiczy pamięć wzrokową, orientację przestrzenną, umiejętność analizy, rozwiązywania problemów, intuicję, wyobraźnię, umiejętności koncentracji, planowanie, pomysłowość. Ja jeszcze dodam tutaj, że myślenie strategiczne to myślenie, które ma bardzo duże znaczenie, ponieważ uczniowie już od najmłodszych lat uczą się czekania na swoją kolej, przewidywania skutków swojego działania, więc jak gdyby problem z tym, że proszę pani, teraz ja, staje się drugorzędny, bo dzieci wiedzą, że czekają na swoją kolej. Co jeszcze? Gra uczy dobrych manier i jeśli wprowadzamy do klasy z uczniami pierwszymi zasady współżycia, ustalamy regulaminy, to ta gra również pomaga nam w przezwyciężaniu takiego niebezpiecznego zjawiska, jakim jest niezdrowa rywalizacja. Bo co? Bo w grze każdy chce wygrać, a tymczasem Złapmy Lwa uczy, że gra jest tylko grą i że gra ma sprawić przyjemność wszystkim graczom. I nieważne, kto przegra, ważna jest sama gra. I sama wiem z doświadczenia, że jest to bardzo trudne, nie tylko dla dzieci, bo dla dorosłych też, jak się okazuje, jest to trudne. Wiem, ponieważ bardzo często wykorzystuję tę grę w czasie różnych okazji. Organizujemy sobie konkursy, gry drużynowe, zajęcia socjoterapeutyczne, też gra jest wykorzystywana i właśnie tam uczniowie korzystają jak najwięcej z możliwości gry, ponieważ
ponieważ od samego początku gra wdraża, że zanim zaczniemy, najpierw składamy sobie życzenie. Nie rozpoczniemy gry bez przywitania, czyli osoba zaczynająca życzy drugiej, życzy ci miłej gry. Tak samo druga strona musi odpowiedzieć, życzę ci miłej gry. I to już wprowadza w taki dobry nastrój i jak gdyby gra przestaje być taką rywalizacją z takim niepotrzebnym napięciem, bo po takim powitaniu dzieci wiedzą, że gra będzie przyjemnością, że gra ma sprawić przyjemność i nawet jeśli czują, że za chwilę wygrają, to na koniec gry obowiązkowo każdy wygrywający, jeśli już postawi pionek i dochodzi do tego, że lew zostaje zbity, wtedy mówi dziękuję za grę. Nie ma okrzyku hurra, wygrałem, tylko jest podziękowanie, dziękuję ci za grę. I tak samo odpowiada druga osoba. Dlaczego jeszcze gra jest fajna? Bo do gry możemy zaprosić też rodziców. Ja w tym roku już mam takie zajęcia za sobą, kiedy to do klasy zaprosiłam rodziców, moich uczniów i wspólnie uczniowie razem z opiekunami bawili się i poznawali reguły. I oni przypominali, w jaki sposób należy się zachować. I tutaj jest zdjęcie, też nie akurat nie z tego roku, widać po krótkich rękawkach, zdjęcie z poprzednich klas. Też widzicie tutaj Państwo, że gra jest bardzo angażująca. Nawet jeśli nie mamy odpowiedniej ilości pudełek z grą, ja na przykład dzielę dzieci na grupy trzyosobowe, zawsze dwie osoby gra, a jedna osoba stoi z boku i obserwuje. Przegrający, ten kto przegra, ustępuje miejsca osobie, która przegrała, osobie, która stoi z boku. Więc można spokojnie wykorzystywać i na lekcjach, i na zajęciach wyrównawczych, i również w czasie spotkań rodzinnych. Czy wykorzystujecie, może teraz zadam pytania, jakieś inne gry, które miałyby tyle walorów i które mogłyby być wykorzystywane podobnie jak Złapmy Lwa? Nie ukrywam, że też chciałabym nauczyć się czegoś i może coś poznać. Tak, tutaj pisze Asia, świetna gra na rozładowanie emocji. A ta jest najlepsza. Wydaje mi się, że ma bardzo wiele dodatnich takich walorów, z których czerpiemy korzyści my jako nauczyciele, bo gra na pewno nam ułatwia pracę z dziećmi w klasie. Ja akurat z klasą pierwszą pokochałam na nowo tę grę, bo tak jak mówiłam, wcześniej miałam ją z klasą trzecią, więc wykorzystywaliśmy grę w czasie zajęć z kodowania. Natomiast z pierwszaczkami zajęcia są do integracji zespołu klasowego. Dzieci dobierają się w pierwszej klasie na początku roku szkolnego, dzieci się jeszcze nie znają, więc jeśli dostaną poduszkę, jeśli dostaną matę, mogą się swobodnie poruszać na tej macie. Maty mam dwie i to jest dosyć dobre rozwiązanie, bo w momencie, gdy złączę ławki, to akurat zostaje mi miejsce na grę. A tutaj jest, ktoś wykorzystuje grę piłka, na pewno też fajna. I przejdźmy do następnego slajdu. Uważam, że jest to innowacyjna metoda pracy, ponieważ można za jej pomocą realizować
niektóre treści z podstawy programowej i to jest to, co powiedziałam wcześniej. Gry planszowe, kości, tak, tak. Czyli przeliczanie, porównywanie ilości w klasach pierwszych, utrwalanie kierunków, przedmiotów w przestrzeni, nauka dobrych manier, nauka zdrowej rywalizacji. No i tutaj, że uczy strategicznego myślenia, zgadzam się jak najbardziej. Przyzwyczaja do rozwijania logicznego myślenia, co jest bardzo ważne i do tego, żeby dzieci nauczyły się, zanim coś powiem, zanim coś zrobię, to najpierw muszę zastanowić się, pomyśleć. I to jest to, za co bardzo cenię sobie tę grę. I kolejny slajd. To jest właśnie to, co obiecałam. Na koniec i bardzo proszę, Olu, jeśli byś mogła, to udostępnij. To jest ta kolorowanka z Łapmy Lwa, z której korzystałam tworząc prezentację w Geniali. Za chwilkę powinien pojawić się tutaj link. I na sam koniec będą też materiały na tablicę interaktywną. I te materiały udostępnione za zgodą A-System możecie Państwo sobie zapisywać i korzystać z nich. One są bardzo dobre na samym początku do wprowadzenia. Tam jak wejdziecie w link do ćwiczeń, o właśnie to, co było wcześniej, Złapmy Lwa ćwiczenia, tak? To tutaj jak wejdziecie sobie, to tam są różne ćwiczenia o określonej trudności, ale proponuję najpierw zacząć od analizy poruszania się pionków. Tam po kolei i ważne jest, bo czasami dzieci nie wiedzą, że najpierw trzeba zacząć od pozdrowień. Każdą grę zaczynamy od życzenia sobie miłej gry. Także jak będziecie otwierać sobie te linki, to zauważycie Państwo, że są też i trudne. Jednak no, akurat gra na tablicę interaktywną nie spełni oczekiwań takich, jakie możliwości stwarza posiadanie tej gry materialnie w klasie. I teraz jeśli byłyby pytania, bo akurat zostaje 6 minut, to jest czas na zadawanie pytań, to chętnie na nie odpowiem. Jeśli oczywiście pytania będą. Czy to, co jeszcze PDF prosiłabym o wysłanie tej kolorowanki, Pani Olu, żeby każdy mógł sobie pobrać, wydrukować. Bo właśnie to, co jest na prezentacji tutaj teraz widoczne, cicho. Powycinać sobie. Przepraszam, Doroto, mam wysłać prezentację, bo nie dosłyszałam. Nie prezentację, nie. Tylko okay. Link do tego, do kolorowanki z Łapmy Lwa. A, to jest, to jest. Jest już, tak? Dzięki bardzo. Tak, trzeba zagrać, owszem, trzeba zagrać. No niestety tutaj w tym komunikatorze, co dzisiaj się spotykamy, nie ma opcji wspólnego grania, ale jeśli na przykład prowadzimy zajęcia na Teamsach, gdzie możemy udostępnić pulpit, gdzie możemy przekazać prawa do prezentacji uczniom, to owszem, tak.
czasie nauki zdalnej tak właśnie było, że udostępniałam wersję na tablicę, prezentację i grali sobie między sobą. Tutaj Asia pisze, że dzieci bardzo chętnie przygotowują swoje pionki i bardzo szybko grają. Warto pierwsze partie zaprezentować na tablicy. Tak, tak, po to, żeby wszystkie dzieci poznały i zrozumiały, w jaki sposób mają poruszać się pionki. One później w trakcie gry będą siebie pilnowały nawzajem, będą pilnowały tego, żeby, no, żeby osoba z drużyny przestrzegała reguł, tak, że żyrafa porusza się tylko w określony sposób, słoń po przekątnej. No to jeśli nie ma pytań, bo widzę, że na czacie nie pojawiają się, pionek zbity wraca na planszę. Tak, dzięki za podpowiedź. Pionki, które zostały zbite, to będzie w wyjaśnieniu w tych materiałach na tablicy interaktywnej, że pionek, który został zbity, przechodzi do drużyny i w każdej chwili później możemy ten pionek wystawić z powrotem, żeby chronić swojego lwa. I to tak jak kura, jeśli kurczak jakimś cudem dojdzie do przeciwnej drużyny na sam koniec, wtedy zamieni się w kurę i też ma większe pole do działania, więcej ruchów. Natomiast pionki zbite mogą powrócić i mogą chronić naszego lwa. Cały czas jednak obowiązuje przez całą długość gry obowiązuje cały czas wytężone skupienie, myślenie i przewidywanie ruchów. Bywa, że gra kończy się bardzo szybko, a bywa też tak, że trwa i trwa, prawda? Bo jeśli zawodnicy są już wdrożeni do tej gry, no to może się przeciągać. Zostały nam 2 minuty, więc bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy wytrzymali tu do końca. Mam nadzieję, że gra spodobała się, że będzie wykorzystywana. No i cóż, i uczmy dzieci, że wygrywa.